Uszanowanko, witam wszystkich prezesów i kierowników. W czym? W World of Tanks, tak. Zanim zacznę mówić cokolwiek na ten temat, wyjaśnię kilka kwestii. Przede wszystkim jest to gra, w którą ja gram dla lightu. Więc nie miejcie mi za złe, że na przykład medem jeżdżę na spoty, powiedzmy, lightów, albo tam, gdzie jadą heavy tanki. Po prostu gram dla siebie, gram dla fanu. Po drugie, jak jeszcze używałem modów, bo teraz nie używam, zaraz wyjaśnię dlaczego, ale jak używałem mody te na XVM-a i tak dalej, to byłem pomarańczowy. Ale tak bardziej po środku, ni to do żółtego, ni to do czerwonego. Także no mówię, szału to ze mną raczej nie było i nie ma, gram dla fanu. I w ogóle dawno nie grałem i dziwię się, czemu te 34 tak wolno sobie jedzie. No ale dobra, jak już jedzie tak wolno, to niech jedzie. W każdym razie pojadę za tę górkę. Trzecia sprawa to jest kwestia modów. Moi kochani, mody używam, jak gram solo, ale nie chcę używać modów na tubach. Z tego względu, że dużo tych modów powstaje i nie wszystkie są jakby zapisane na liście, które są dozwolone, a które nie. A ja po prostu nie chcę wyrywać bana. W ten sposób po prostu będę, powiedzmy, bardziej pewny. Jedzie na mnie typ T34. Ole, dostał pięknie. No, wychyl wieżę, to ci we włos będę walił. Dobra. Tego może wykończę już. Dobra. Oho, dobra. Oho. Także tą kwestię mam już raczej wyjaśnioną. Co do samej gry, no mówię, ja tu jakoś super ekstra dobry pro player to ja nie jestem. O, przepraszam, przyjacielu. I ja też wychodzę z założenia, że nie lubię nagrywać gier, w które totalnie nie potrafię grać. Wota potrafię coś tam grać, więc nagrywam, ale mówię, totalnie to nie. Bo to jest głupie akurat. Aha, czyli tak bardzo nic nie trafiłem, no dobra. Skoda. Skoda, Skoda. T34 zawsze lubiłem grać, więc to też nie jest obiektywna, powiedzmy, umiejętność gra. Ojej, oj. No tak, wychyliłem się. No i to jest ta właśnie kwestia. Co do samej gry i do planów związanych z tą grą na tym kanale. Marzy mi się, żeby stworzyć plan, powiedzmy, taki miesięczny na moim kanale. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej, że marzy mi się, aby na główną kanału wysłać, czy wstawić taką informację, kiedy, co i jak będzie wyświetlane na kanale. To chyba jakiś bot jest, bo dziwnie. I żebyście wiedzieli, że na przykład w każdy, powiedzmy, aj, miało być we włosy, nie pykło. I żebyście wiedzieli, że w każdy poniedziałek, na przykład i piątek, będzie wstawiony World of Tanks. W każdy wtorek i czwartek będzie wstawiany Overwatch. W każdą sobotę i niedzielę będzie wstawiana seria weekendowa. Póki co to jest Shadow of Mordor. A w środę to się zobaczy. Może taki odcinek pod znakiem zapytania. Co by oznaczało, że to będzie cokolwiek, co mi się uda nagrać. Na przykład Hidden Z1, tudzież H1Z1. Ale generalnie takie coś mi się marzy, żeby to też było przejrzyście. O, koniec bitewki. Żeby to też było przejrzyście, żeby to fajnie wyglądało sobie na kanale. Żebyście wy też mieli jakąś świadomość tego i owego. Dobra, zagramy sobie T34-85. To jest następny tier tego dziadostwa ruskiego. Znaczy ja bardzo lubię to drzewko. Tam jest chyba BT2, BT7, A20, jeśli się nie mylę, T34, potem jest właśnie T34-85. Ja mam siódmy tier na... W ogóle mój najwyższy tier w garażu to jest siódmy, bo ja tak jakoś nie gram, żeby spinać na expa i żeby jak najszybciej wyexpić do następnego tieru. Ja gram na te gwiazdki, co są, żeby tylko dostać podwójnego expa i wyłączam gierę, bo to tak jakoś mnie nie wciąga. Poza tym gram sam,
A jak gram z kimś, to albo ja się pierwszy wywalę i się kończy kuźwa granie, albo ja się wywalę, znaczy inaczej, albo się wywali mój kompan i zasada jest ta sama, po prostu lubimy grać razem, a nie lubimy czekać na siebie, nie? O to po prostu chodzi. Dobra, a co do samej serii z tej gry, nie wiem czy to w ogóle nazwać serią, bo nie wiem, odcinki będą może 15-minutowe, czyli tam 2-3, max 4 bitwy, jakby tam jakieś szybkie. Się wstawi, oj przepraszam, się wstawi. I tak bym właśnie chciał, żeby to było co poniedziałek i piątek, żeby widz miał świadomość, że na przykład jeśli ogląda mnie dość regularnie, wchodzi na przykład w poniedziałek po szkole i tu bach o 14 odcinek z World of Tanks, bo na niego czeka. Jeśli nie lubi World of Tanks, a lubi Overwatch, to wejdzie sobie we wtorek albo w czwartek po szkole. Zadowolony, bo na kanale już jest Overwatch. Jeśli czeka na serię weekendową, no to weekend sobie odpala po obiadku albo w trakcie jakieś tam filmiki moje. Generalnie wierzę w to, że ten kanał się jakoś rozbuja, rozwinie skrzydła. Mimo, że i tak już za niedługo zacznie się rok akademicki, bo to w sumie za tydzień, tak. Dokładnie za tydzień zacznie się rok akademicki, więc... Mam nadzieję, że to nawet nie będzie, powiedzmy, przeszkadzało. A, jeszcze jedna kwestia. Jak mi ktoś ma zamiar mówić, że o Boże, Green, jak ty beznadziejnie grasz, nawet kontować nie umiesz. Jakoś tam dupę bokiem wystawiam, ale... Ale i tak strzała dostanę. Oj, tu się zrobiło gorąco. Tam jest KW2 z trolem. Proszę nie, wierzę. Chyba bez trola. Chociaż jak tak długo namierzał. Jak tak długo namierzał. Z trolem XD. I chyba nie trafił, albo trafił za niewiele. A, myślałem, że to ja tam trafiłem coś. Grając w World of Tanks, warto też wiedzieć, gdzie pancerz jest, powiedzmy, najgrubszy. Oho, no wierzę, to ja mu raczej nie przebiję. No, znaczy przebiję, no jak trafię, to tak, bo był rikoszet. Warto wiedzieć w tych, że gdzie pancerz jest, powiedzmy sobie szczerze, najgrubszy, gdzie jest najsłabszy, żeby, wiadomo, w grube spoty nie celować. Celować tylko te najsłabsze elementy. Jak ja widziałem materiały na kanale, czy to Mandzia, czy to tych wszystkich youtuberów. Oho, właśnie mi wypieprzył. Czy to też wszystkich youtuberów, którzy grali w tę grę. I tak naprawdę grali po to, żeby tę grę wypromować, bo oni nawet nie potrafili strzelać. Grali na tych kontach prasowych. Boże, jaki ja bym zrobił użytek na takim koncie. No, osłonę, że. Osłonę żeś mi zniszczył. A, jeszcze mi się kuźwa klikło nagrywanie. Wróć do garażu. Jeszcze jedną bitewkę może rozegram. Teraz już nie widzę kuźwa, ile nagrywam czasu. To wszystko wina mojej lewej ręki. Czym by to jeszcze sobie zagrać? Wtedy kami nie będę grał, bo to będzie troszkę monotonne, ale fajnie się gra. Ej, naprawdę nie wiem, czy sobie zagrać, ale jak sobie wezmę... A wezmę sobie Churchilla, a co? Bo co? Bo premium? Bo co? Bo za grosze wzięty? A co tam? Dobra. Lecimy tutaj. Linia Siegfrieda Sturm. No. Także myślę, że chyba wszystko wyjaśniłem. Mówię, jeśli macie jakieś pytania co do samej serii, czy też pytania odnośnie czegoś innego, albo może nawet WOTA, niekoniecznie serii, a samej gry, to śmiało pytajcie, śmiało piszcie. Postaram się coś tam odpowiedzieć. W każdym razie, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat WOTA, a w taki, powiedzmy, sposób bardziej, nie to, że profesjonalny, ale na o wiele wyższym poziomie niż u mnie, to zapraszam na kanał Fai, Halaka, i New Multi. Ich tam trochę ogarniam, oglądam.
u nich dowiecie się o wiele więcej na temat samej gry i rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. Please stay all in base. Okej, no dobra. Ale chyba się community zmieniło, bo tak ludzie już nie wyzywają, wiecie, ty kupo, ściery, ty gnoju, głupio, ty tam takie... Polaczki generalnie lubią wyzywać w wodzie, to tak nawet ostro. Ale nie wiem, coś mi się tak ostro zdaje, że oni zmniejszyli prędkość pojazdów w wodzie, bo to jak ja jadę wolne, ja wiem, że Churchill był wolny, ale bez cholernej przesady. Ja te 34 nie mogłem jechać szybciej niż 30 na godzinę, halo. Czy coś kliknąłem, jakieś kurde ograniczenie kuźwa jeżdżenia, czy co? Cześć, tu był Tedek gdzieś, nie? Może pojadę w miasto. Naprawdę nie wiem, co robi. Jak oni mnie widzą? To jest kuźwa dramat. To... No, więc to, jak sami widzieliście, te 34 zwykłym szubi najlepiej. No ale dobra, do rzeczy. Przyjadę sobie tędy, teraz mnie już nie widzą, nie mają opcji. Artyleria mają dwie? Dwie. A jakie? Dobra. Generalnie Churchill jest bardzo fajny, ale od boku to tak trochę 2 na 10, może nawet 1 na 10. Grubość pancerza XDK-a. No. Bo, no wiadomo, od boku to wchodzi jak w masło, a szczególnie jak mi jeszcze w silnik trafili i straciłem zestaw naprawczy, oj, to już był dramat. Dobra, tędy nie wjadę, bo tutaj będą mogli mnie jeszcze ostrzelać z górki, ale główną bramą jakbym się wbił za naszymi, to myślę, że może coś obernę jakoś. Żeby chociaż poharasować, może jakąś gąskę komuś zdjąć. Mam jakąś artę my? Mamy też dwie arty i chyba nawet te same, tak? Nie, inne trochę, no ale dobra. Okej, okay. Teraz jakby się tu prześliznąć? Bo jak tutaj coś jest, a jeszcze mi nie wykryło, to będę w ciemnej... Dobra, już jestem, ale tam jest AMX-40. Dobra, obróćmy się do przodu tego czołgu. On tam chyba cały czas jest, co? Czy miejmy taką nadzieję? Nie widzę, żeby się pocisk od czegoś odbijał. Ale 3-4 blindy poszły. Może trafiłem, nie wiem. No dobra, ale jaki teraz nasi mają plan? Tam stoi stóg trzeci. Amurak. Aha, ten AMX, czyli... O, tam coś przejechało. Widzicie, drzewo się ruszyło. To też warto obserwować teren, mimo wszystko w samym World of Tanks. Bo mimo, że nie wyspotujemy przeciwnika, wiemy, że coś tam przejechało. Czy nawet tutaj. Coś tam jest, bo drzewo się obaliło, więc mam pewność. Ale generalnie nie wiem, czemu ten przeciwnik, tam chyba jeden albo dwóch przejechało, czemu oni nas tak rushują. Ich celem jest obronienie bazy. Więc każde ich takie wychylenie, tak jak teraz, mija się z celem. Oni powinni czekać na nasz ruch, na nasze... Na nasz ruch, tak, na nasz push. No i generalnie teraz my czekamy za tym typkiem, aż on wychyli, powiedziałem. Co tam się biją? Z Oikiem. Tam się biją z Oikiem, tam jest Dicker Max. Oj, co tu robić? Co robić? Nie mamy zbytnio wielu możliwości ruchu. Tam jest Su, którego warto byłoby mimo wszystko jakoś wesprzeć. Schować się nawet tutaj. O, dokładnie. I tam coś właśnie strzelać. Dobra, nie trafiłem ostatniego, ale coś tam pomogłem. Bo sami widzieliście, że tam się coś złego dzieje. Co tutaj się dzieje? Aha, ricochet, no dobrze. Ricochet ode mnie. Ja lubię, jak lecą ricochety ode mnie. Dobra. Znowu wyleciał jak debil, jak Filip z Konopi. I o to chodzi, wyczekiwać na wroga. Nie warto rushować. Znaczy zależy, nie? Od przeciwnika i w ogóle. Ale w tym momencie to było trochę głupie, żeby zrushować ich. Aha,
mamy taką sytuację na froncie, to teraz ci walniemy tak. Cześć, zniszczyli go? Nie, on po prostu się... Tak, on się... zdespotował XD. Dobra, typę 58 nie bardzo mi się uśmiecha z nim walczyć, ale widzę, że środek chyba ma jakiś delikatny prześwit. Więc wyjadę w ten sposób. Zostało ich czterech. Jeden jest po lewej, drugi jest bardziej po lewej, tutaj jest typek. Dobra, jeszcze jeden strzał może? Dobra, pięknie. Dobra, pięknie. I nie pięknie, bo wychyliłem się pod te 14. Ja wiedziałem, że on tam jest. Kurde, to nie jest piękne. Ale mi się to nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Ale no... No co, nie będę wycinał kuźwa urywek... Urywków... Części filmu, w których wygrywam bitwy. Bo nieraz nawet przegrana bitwa może być naprawdę genialna. W każdym razie, to by było tyle z takiego podsumowania. Jest za 15, za 21. Jak najszybciej postaram się ten odcinek ogarnąć. Żeby był dzisiaj wrzucony, w poniedziałek. I co? I tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w następnym odcinku. No w piątek, także hejo.